Cześć, z tej strony Mariusz. Razem z Agnieszką prowadzimy dla Ciebie kanał Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować sobie kiełki z fasoli mung. Znajdujesz słoik, sypiesz mniej więcej tyle fasoli do środka. Na samym dnie tak naprawdę, ponieważ fasola, kiedy ona będzie kiełkować, może zająć cały słoik. Zalewasz to mniej więcej do połowy wodą. Zakładasz siateczkę po to, żeby muchy nie wpadały, po to, żeby tutaj one sobie mogły spokojnie rosnąć i odstawiasz to na 12 godzin. Po 12 godzinach zlewasz tą wodę. Zlewasz tą wodę i przepłukujesz te kiełki. Przepłukujesz. Jak również je nawilżasz, dzięki temu, że jest tam cały czas mokro, one po prostu kiełkują i rosną. Czyli przepłukiwanie dwa razy dziennie i odstawiasz. Na drugi dzień zobaczysz takie cudo. One zaczną kiełkować. Nadal je przepłukujesz. Przepłukane. Odstawiasz na później. Na trzeci dzień jest to gotowe do jedzenia. A najlepiej na czwarty. Będziesz widzieć, te kiełki po prostu będą duże, gotowe do jedzenia. Na czwarty dzień zdejmujesz siateczkę, zakrywasz słoik pokrywką i wstawiasz do lodówki. Po to, żeby tam zatrzymać już ten proces kiełkowania. Najlepiej spożyć to w przeciągu kilku dni. Dodawać to do sałatek, dodawać to do szejków. Jest to wspaniały, pożywny, energetyczny, najbardziej energetyczny pokarm, jaki możesz dać dla swojego ciała. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Mam nadzieję, że skorzystasz z tego. Jeśli lubisz to, co robimy, polub naszą ściankę, podziel się tym filmikiem z innymi. Prawdopodobnie ktoś czeka na takie informacje. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!